dzisiejszym odcinku z Europa Universalis 4 grupa dzielnych rycerzy zamieszkujących wyspę Rodos dokona niemożliwego desantu na terytorium Mameluka w celu odzyskania Ziemi Świętej, aby zakończyć erę krucjat i odtworzyć Królestwo Jerozolimy i może odnaleźć Arkę Przymierza. Tylko heretycy zostawiają łapkę w dół, a herezję należy wypalić. Krzyżowcy. No, naprawdę trudno znaleźć pozytywy grając z tą nacją. Władcę mamy niezbyt udanego, on to był chyba jakiś wielki mistrz debilos, ale na szczęście ma 73 lata, więc niedługo zemrze. Tym bardziej, że jesteśmy teokracją zakonną, więc możemy dać naszego władcę jeszcze na generała, żeby nam przewodził i wtedy oczywiście szybciej zmarł. Dodatkowo jedyną kulturę, jaką mamy na naszej wyspie, totalnie jej nie akceptujemy, co powoduje niepokoje na wyspie oraz to, że w zasadzie nic ta wyspa nam nie daje. Religia również jest niewłaściwa, ponieważ mamy tutaj prawosławie, a jesteśmy katolikami. Dzięki temu wszystkie statki, które budujemy na tej wyspie albo rekrutujemy wojska, no, tworzone są znacznie dłużej. Ekonomię też mamy oszłamiającą, zarabiamy 1,64 dukata, co powoduje, że i tak wychodzimy miesięcznie na minus 1. Bo i tak nas nie stać na tą nędzną armię, którą mamy, więc dobre pytanie, jakim cudem 7-tysięczna zadłużona armia ma pokonać, no obecnie 34-tysięczną armię Mameluka z możliwością rozwinięcia do 45 tysięcy. Bo to właśnie na terytorium Mameluka znajdują się te trzy prowincje, które musimy zdobyć, żeby utworzyć Królestwo Jerozolimy. Zacznijmy od poprawienia relacji z papieżem oraz Wenecją. Z Wenecją dlatego, że po prostu nam gwarantuje niepodległość, a papieża dlatego, żeby połechtać jego ego i dostać roszczenia na całą Grecję. Ogólnie misje mamy całkiem przydatne, bo na przykład pierwsza tutaj, za wielkość naszej floty, spowoduje, że galery będą znacznie skuteczniejsze. Chociaż nie ukrywam, że to, co jest najfajniejsze w Knightach, no oprócz tej fajnej flagi, bo jest całkiem ciekawa, no to nasze idee narodowe, bo możemy piracić heretyków oraz mamy bardziej zdyscyplinowane wojsko. Przywileje stanów, no praktycznie standardowo wzięte. Na doradców co prawda nas nie stać, no ale musimy mieć przynajmniej tego od administracji. Mamy też fajną misję od kupców, żeby akurat troszeczkę rozwinąć tą naszą zapuszczoną wyspę, na której dodatkowo mamy jeszcze ryby. Jej! Chociaż w tym wypadku dodatkowi marynarze zawsze na propsie. Statki handlowe wysyłamy do ochrony handlu w Konstantynopolu, a okręty wojenne, galery nasze niech wypłyną. Czas zacząć grabić wybrzeże. Oczywiście trzeba nominować następcę. Utalentowany teolog, brzmi świetnie, kto nim będzie? Tutaj był ostatnio aktywny na tym naszym czacie europkowym. No i z tego co widzę, tajny agent administracji. Widzicie, czasem warto wpaść na Discorda i sobie tam popisać. Chociaż nie ukrywam, to bardziej by pasowało chyba do wysłannika papieża. No to teraz czas zdobyć fundusze na naszą dalszą rozgrywkę. No musimy zrobić rundkę po wybrzeżu Morza Śródziemnego i spiracić każdą jedną prowincję innowierców, która się tutaj znajduje, a tego złota oraz dodatkowych marynarzy, których możemy porwać, troszeczkę tutaj idzie sobie złapać, zwłaszcza z wybrzeż Mameluka. O, mogę dołączyć do Weneckiej Ligi Kupieckiej. Jak najbardziej. Nie no, ale to my plądrujemy, a nie nas plądrują. Co to ma być? Widać, że opłaca się mieć wybrzeża na Morzu Śródziemnym. Szkoda, że możemy plądrować innowierców raz na 10 lat. No ale jakbyście mieli ochotę więcej zobaczyć plądrowania, to zapraszam do odcinka z Crusader Kings 3, gdzie jako jeden z potomków Ragnara stworzyliśmy prawdziwe królestwo piratów, no i sporo plądrowaliśmy. No to trochę pieniędzy zdobyliśmy, jak i trochę dzielnych marynarzy. A, tylko wojska nie utrzymywać, korupcji nie spłacać, forty też nie są nam potrzebne. Boże, patrzcie, wszystko wyłączone, ale i tak tracę. Miałem też powiedzieć, że będziemy robili jedno osiągnięcie, które nazywa się King of Jerusalem, czyli utworzenie Królestwa Jerozolimy jako Cypr albo właśnie Knighty. Cypr jest obok, o, tutaj jest, tak? W sumie mamy też i drugie osiągnięcie, On the Roads Again, ale może pociągniemy tą serię dalej, albo nagram to jako osobny odcinek. Dajcie znać w komentarzach. O, Wenecja już nas bardzo lubi, chce sojuszu. No tak, wolność religijna na pewno nam zapewni spokój. No ale gdyby tak podnieść teraz stabilność naszego kraju
i jednocześnie posłuchać tutaj rad, wydać odpowiednie rozporządzenia nawołujące do jedności religijnej. Tylko 66 miesięcy i nawrócę tą prowincję. No to tajny agent administracji przejął władzę. Tylko dlaczego wszystkim rozpowiadasz, jakie są twoje plany? Kto tutaj pisze na czacie ogólnym dla wspierających? Okej, Gordon. Albo Cytryna. No ale będzie Gordon, bo Cytryna ma jakieś dziwne znaczki, których nie mogę skopiować. Speed 5! Zgłośmy roszczenia do Cypru, bo widzę, że Mameluk mu gwarantuje niepodległość. A wy mi nie dowierzacie, jak robiłem poradnik do Bizancjum, to mówiliście, że zawsze Osman atakuje pierwszy Bizancjum. A patrzcie, tutaj Osman atakuje Dulkadir jako pierwszy. Bizancjum w ogóle nie rusza. Bizancjum zjadło Epirus. To ponoć też się nie zdarza. Wysuńmy nasze roszczenia i papieżowi w sumie wyślijmy daninę, bo wiadomo, to najlepiej wpływa na relacje z papiestwem. Pieniądze, ale sojuszu nie będzie. Ale przekonaliśmy papieża do naszych racji. Ile ja roszczeń dostałem? To jest więcej niż tylko jedna wyspa. Umacniamy jeszcze bardziej stabilność naszego kraju, w zasadzie naszej małej wysepki. No, dzięki temu możemy akceptować kulturę grecką, co spowoduje, że zwiększy się napływ ochotników do naszego wojska. To co, formujemy Grecję? Nie, Gordon, odeszłeś! No to może jeszcze raz protegowany papieża? To chyba jest przeznaczenie Nikolas, serio. Swoją drogą, czy Nikolas już wyzdrowiał? Jak przyspieszyło nawracanie naszych prowincji. Nie, no to nie będę ryzykował jakiś tutaj zagwozdek z papieżem. Dajcie mi więcej wpływów. A renesans wędruje do Urbino. Serio? No ale na to czekałem, żeby tutaj przyspieszyć rozwój naszych prowincji. Jej, jedna wiara, bitches. Udało się nam nawrócić. Po tylu latach, niecałe kilka lat później, akceptujemy kulturę grecką, no i staliśmy się katolikami. Jak już nie mamy też kar do budowy w naszych prowincjach, więc to jest ten czas, w którym możemy zacząć budować naszą flotę. Dużą flotę. Ciężki wybór. A może 2,67 dukata? Tak się rozwinąłem, że mogę mieć rywala. Co więcej, uważam, że Karaman musi być zniszczony. O, to jest to tutaj, to. Nie pytajcie się mnie, po co tego insulta wysłałem. Po prostu to tak sobie zrobiłem. Ktoś tu wojnę z Osmanem toczy, który jeszcze dodatkowo nie wbił się w Bizancjum. To byłoby takie idealne podejście do tego osiągnięcia on the roads again. Kolejny cel Osmana? Hiszyn Kajfa. Osman, nie wiem czy tu wiesz, ale tu Konstantynopol czeka do podbicia. Możemy zreformować nasz rząd. Tolerancja wiary, silniejsza flota. No odpowiedź jest dość prosta. Flota. A propos floty, znowu możemy plądrować okolice. Lecimy. Co nagrabiłem, to moje. A ja dalej buduję moją flotę. Mogę nawet już instytucje wprowadzić. Wow, nawet już moja wyspa nie jest taka cała z kupy i piasku. Nawet coś zarabiam. I stać mi nawet na dwóch doradców. No ale wreszcie mam okazję. Wenecja zgodziła się w jakimś cudem za ziemię dołączyć do tej wojny. No to ja jestem zainteresowany. A, i oczywiście wzywamy Mameluka osobno. No to tym razem przeciwnik nie ma aż tak dużej przewagi. Bierzemy misję flota krzyżowców, która zapewni, że nasze galery będą się jeszcze lepiej biły. I czas zdobyć pierwsze okręty. Bo naprawdę myślał, że tutaj wygra ze mną. O, pięknie, pięknie. Ile? 4 zatopione. Tylko jeden zdobyty, szkoda. Nie, Osman, co ty tutaj robisz? Nie możesz tego zdobyć. Ale wiecie, co jest najlepsze? Osman tutaj desantuje kolejne wojsko. Naliczyłem przed chwilą, że ma tu praktycznie 3/4 swojej armii. Wiecie, jaka to jest idealna sytuacja, żeby wypowiedzieć wojnę Osmanowi? I jeszcze w tym momencie, kiedy mam większą od niego flotę. Kolejne okręty do zdobycia. Oj, mogę doktrynę morską wreszcie sobie wybrać. Chyba chcę mieć jeszcze większą szansę na zdobycie okrętów. Po co je budować, skoro mogą je zasponsorować inni? Ale jak to bankructwo? What the fuck? Jaki fuks. Na szczęście Cypr wypisował z Osmanem, więc my tylko desantujemy nasze wojska tutaj. Czas połapać kolejne okręty. I kolejne okręty do złapania. Zdobyłem flagshipa. Jak fajnie, że Wenecja tutaj desantuje swoje wojsko i ja nie muszę rekrutować więcej. A przy okazji topię resztę floty Mameluka z tej wojny. A w zasadzie to zdobywam. 4 okręty. Ile tego wojska tu stoi? I pilnują tych prowincji, żebym nie zdobył. Wreszcie, w 61 Osman atakuje Bizancjum. A ja topię kolejne okręty. Dużo tej floty im nie zostało. Znacznie więcej armii lądowej. Cypr jest pod jedyną prawilną władzą. Oblegają go tylko 3 lata. Gorzej, że ta Wenecja jakoś tak głupio walczy. W ogóle nie broni swojego terytorium. No i Wenecja się na nas wypięła.
No ale cóż z tego, nie potrzebuję jej. Swoje zadanie w sumie już spełniła. Teraz musimy poczekać parę lat, ale nie dużo. No, to wojna praktycznie wygrana, 100% roszczeń możliwych do wydania. A i zajrzyjcie na Anepkę, bo tam teraz jakaś przecena, a z kodem Lukas macie jeszcze taniej. Linki w opisie. Desant incoming, D-Day dla krzyżowców. W sumie jakby się nazywał D-Day dla krzyżowców? K-Day? Krucjata Day? Ja się naprawdę zastanawiam, czy ten mameluk się aż tak nas boi. 6 tysięcy wojska ponad limit. Musi nieźle tracić pieniądze. Ja naprawdę nie wiem, co tutaj robią wojska mameluskie. One dopiero wracają. No ale ja mogę zdobyć wszystko, co chciałem. Dziękuję. W sumie nawet tak nie poniosłem za dużo strat w tej wojnie. No to czas zaprowadzić naszą administrację na tych terenach. A ja w międzyczasie lecę znowu piracić. Na bogato, znowu 300 golda. W sumie dobudujmy trochę armii. I jednocześnie mamy misję, że zdobyliśmy Jeruzalem. Miasto jest nasze! We will take Jerusalem! Tak, dobrze się domyślacie, kto mógłby być naszym kolejnym celem. Ech, ci heretycy się nam tu wciąż buntują, ale nasi dzielni krzyżowcy pilnują Jeruzalem. Jakby to powiedzieć, czas otworzyć Królestwo Jerozolimy. Nowe ambicje i tradycje. Czemu nie? Bierzmy to. Zresztą misje zostały takie same, tylko te idee są po prostu czysto pod nawracanie na jedyną słuszną wiarę. Tylko zobaczcie, że niestety model graficzny nam się zmienił. Już nie jest taki fajny, jak był poprzednio. Ale mamy teraz formę rządów Crusader State i permanentne Cassius Belli, czyli powód do wojny na okolicznych heretyków. I po co komu idee religijne? A kolejne osiągnięcie w Europie Universalis 4, odhaczone i zdobyte. W 71. I co, było trudno? Jestem ciekaw, czy wy też zdobędziecie to osiągnięcie tak szybko i sprawnie jak ja. Jeśli czujecie niedosyt, zapraszam do obejrzenia odcinka z Europe Universalis 4 Międzymorza albo do Crusader Kings 3, gdzie gram właśnie wikingami i plądruję wybrzeża Anglii.